Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Tak można zaczynać dzień, czyli pakowanie waszych zamówień po wczorajszym filmie. Tutaj takie fajne, od niego zaczęłam. Zobaczycie sobie na moim TikToku oraz Instagramie mojego sklepu. A mianowicie, słuchajcie, dwa kocyki, bambusowy, bawełniany, do tego szczotka do masażu dekoltu, biustu i szyi oraz szczotka niemowlęca, więc takie fajniutkie, duże zamówienie pakowałam jako pierwsze. Biorę się dalej do pracy. A Was zapraszam oczywiście na kolejny dzień ze mną. Tak, tak, praca z domu, czyli pralka w tle. A tutaj nasz hiacynt zamieszkał na komodzie w towarzystwie mojego kalendarza przepięknego. Także czekamy, aż się rozwinie i aż zacznie nam tutaj przepięknie pachnieć. Super to wygląda. A co do mojego bukietu walentynkowego, no to zobaczcie, naprawdę daje radę, jak na czerwone róże, to musiały być one mega, mega świeże, bo kilka jeszcze dosłownie stoi na baczność. Ja myślę, że zajmę się tymi różami, ale to dopiero chyba pod wieczór, bo dzisiaj bardzo intensywny znowu dzień, sporo załatwiania. Niemniej w takiej formie jeszcze, myślę, nie jest najgorzej, jak na 21 lutego, kochani, a bukiet jest z nami już prawie tydzień. Dzień, no to naprawdę ekstra. Jestem, kochani, w domu. Mam 40 minut i znów muszę z tego domu wyjechać. Powiem Wam, że tyle spraw się nawarstwiło, tyle się dzieje, tyle po prostu trzeba ogarnąć i załatwić. Wybaczcie, szum w tle będzie, ale musiałam pochłaniacz uruchomić. Przygrzewa mi się już woda i myślałam, że dzisiaj będzie na tyle spokojnie i na tyle sprawnie to wszystko pójdzie, że zrobię jakiś fajny obiad, jakieś ziemniaki, kotlety, surówkę, mam kapustę pekińską, ale niestety absolutnie nie da rady, więc będą, moi drodzy, pierogi z kapustą i z grzybami oraz z mięsem. Mam je zamrożone, dlatego bardzo się cieszę. To są takie domowe pierogi, więc nie takie, wiecie, jak te pyzy z mięsem wczorajszego dnia, tylko takie fajne, normalne, więc zaraz wrzucam je na wodę i będzie. Byłam szybciutko w Rossmanie, oprócz takich higienicznych środków, że tak powiem, kupiłam, słuchajcie, kilka rzeczy, a mianowicie mydełko. Bardzo spodobała mi się szata graficzna, zobaczcie, leśne owoce i róża, no pięknie to wygląda, także jest mydełko, bo nam się kończy. Były w promocji maszynki, te moje ukochane Gillette. Męskie maszynki to jednak jest, wiecie, to jest to najlepsze i mamy tutaj 8 sztuk, aktualnie kosztowały 25 zł, więc cena dobra, bo były przecenione chyba z 35, jakoś tak. I wzięłam sobie, kochani, dwie maseczki, jedna w płachcie i to jest Isana Hydro Booster. Może być naprawdę bardzo fajna, skóra odwodniona, uboga w nawilżenie, także taka. 3 coś, niecałe 4 zł, więc cena naprawdę świetna. I Biotanik, to była maseczka na jakiejś promocji i nie wiem, słuchajcie, coś koło 3 zł i to jest, słuchajcie, i to jest węglowa czarna maska peel off. Cały czas ktoś do mnie pisze i mi telefon, no, wybaczcie, słychać w tle. Także takie o cudo. Będę sobie koniecznie to nakładać, słuchajcie, na nos, na brodę, bo ta okolica po prostu moja potrzebuje czegoś takiego, żeby się oczyścić z czego? Z wągrów i tego typu rzeczy. Dobrze, także kochani, tyle z Rossmana, tyle fajnych rzeczy, ciekawych rzeczy z Rossmana, o może tak. Ja się biorę, słuchajcie, za te pierogi, no i później w drogę. Jeszcze dzisiaj czekają mnie takie dość drobne zakupy spożywcze, ale nie mamy już wędlin, naprawdę nie mamy takich rzeczy, żeby zrobić jakąś fajną, porządną kanapkę, więc to muszę nadrobić zdecydowanie. No i mam, kochani, poumawiane terminy, na których muszę się stawić, dlatego szalony dzień. No i zobaczcie, tak wyglądają moje mrożone pierogi. One były wstępnie gotowane. Ja później je tak porozkładałam, o, tak luźno, zamroziłam w takiej formie. No a później, wiecie, jak już je przymroziło, to można je spokojnie tak strącić i mamy każdy osobno, nic posklejanego. Ja je wrzucam tutaj zaraz, słuchajcie, na wrzątek. Tutaj też się dzieje, ale dzień w dzień ta płyta jest zakurzona. No, posiadacze czarnych płyt wiedzą, o czym mówię. Także słuchajcie, ja tu sobie zmniejszam, no i wrzucam, niech się podgotują i podgrzeją.
Na szybkości jeszcze pranie rozwiesiłam, tutaj moje wełniane cuda i zawsze pod suszarkę podkładam ręcznik, nie wiem czy to będzie widać, bo z nich kapie jednak program taki właśnie do prania delikatnych rzeczy, to jest program ręczny, taki wiecie, bez wirowania, więc no te swetry są dość mokre, powinno się je suszyć na płasko, ale teraz jest ich tyle, że nie ma po prostu na to miejsca, dlatego wolę, żeby tak sobie poobciekały, a tymczasem tu już mam cały talerz dobroci, czyli właśnie tych pysznych pierożków z kapustą i z grzybami. Tutaj mi się jeszcze podsmaża cebulka do nich. No i już! I obiad na szybkości będzie super. No i słuchajcie, na kolacyjkę będą tortille, bo akurat mam, więc siups, tak jak Wam pokazywałam na przebitce, kapusta pekińska, papryka, pomidor, wszystko zużywam, bo jestem przed zakupami. No niestety, dzisiaj złośliwość rzeczy martwych i nie dojechałam w miejsce, w które musiałam dojechać i przy okazji na zakupy spożywcze, ale to nie szkodzi, bo tak pomyślałam właśnie, że zużyję wszystko. Wybaczcie odgłosy za mną, ale mam dwoje dzieciaczków. Tutaj mam, słuchajcie, kurczaka podsmażonego w przyprawie gyros, tutaj pół awokado, myślę, że wystarczy. Tutaj sos, no i właśnie, nie mam majonezu, więc pomieszałam taki gotowy sos czosnkowy, taki wiecie, wyciskany, ze śmietaną, dodałam czosnek granulowany, sól i pieprz, w takiej plastikowej misce zrobiłam, no i myślę, powinno być pysznie. W tle odpaliłam sobie świecę, ale chyba nie widać, słabo. No i tak jak mówię, niestety, słuchajcie, samochód dzisiaj odmówił mi posłuszeństwa, więc już bym niestety nie zdążyła na moje spotkanie, więc stwierdziłam, dobra, zostaję w domu, odwołuję wszystko i ogarniam tutaj to, co mam do ogarnięcia, ale też ponadrabiałam sobie wiele spraw, więc w sumie spoko. I tak jak mówię, cieszę się, bo pozużywam po prostu rzeczy z lodówki, natomiast jutro albo pojutrze, to jeszcze pomyślę, właśnie pójdę do sklepu i zaopatrzę nas w produkty, które się pokończyły. A są to zdecydowanie wędliny, jest to majonez. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że przeoczyłam majonez. U nas majonez musi być, ja kocham majonez i do wszystkiego po prostu mogłabym go jeść, ale no niestety przeoczyłam to. No, także tak. Moi drodzy, zaraz będę zwijała te tortille i już nie ukrywam, jestem bardzo głodna. Shimmer on our skin.